Szanowni Państwo, wszyscy byli już przywitani, więc ja też tylko ogólnie powiem, że wyrażam ogromną wdzięczność i radość, że mogę tutaj dzisiaj być, wprawdzie nie bez uczucia pewnego niepokoju, czy właśnie Ślązak tutaj w Ostrowie, na terenie Wielkopolski może coś powiedzieć, co byłoby nieznane, co byłoby czymś dopiero jakby na nowo odkrywanym, ale jednak z punktu widzenia takiej, powiedziałbym, uczciwości naukowej, ponieważ zajmuję się dziejami Kościoła i to od wielu, wielu lat, więc propozycja, aby przybliżyć taką ciekawą postać i to nie tylko przez wymiar tego bardzo serdecznego, takiego niemal sentymentalnego podejścia do jego osoby, ale ze względu na rolę, jaką odegrał, mimo według naszych dzisiejszych miar, stosunkowo młodego wieku, kiedy trzeba mu było odchodzić z tej ziemi, mając zaledwie 56 lat, ale jednak dla dziejów Kościoła i dziejów naszej ojczyzny jego postać, jego osoba odegrała niezwykłą rolę i dzisiaj myślę, że zwłaszcza w formie takiej rocznicowej, niemal jubileuszowej, warto pochylić się i wejść w ten nurt, który został mu dany do zrealizowania, jak każdemu z nas. Ale Edmund Dalbor wykorzystał to w sposób niezwykle głęboki i niezwykle uczciwie, w poczuciu odpowiedzialności za wszystko, co czyni, co mówi, co nawet sobą samym reprezentuje, dał ojczyźnie i dał Kościołowi w Polsce. Znamy już to środowisko, w którym opatrzność powołała go na świat. Zdajemy sobie sprawę, że każda rodzina i każdy obywatel w rodzinie przejmuje po swoich poprzednikach bardzo wiele tych cech, które formowały przez wieki i pomysły, które się rodzą w duszy, i poglądy, i także określony sposób podchodzenia do wartości i tych moralnych, i tych obywatelskich, a wszystko razem włączone w ten model religijnego, głębokiego życia, który dawał jakby wskazania, impulsy, jakby kierował tym wszystkim, do czego powinien potem jako dojrzały człowiek włączyć się bez najmniejszego jakiegoś oporu. Zdając sobie sprawę, że to, co pan profesor przypomniał, że gdzieś tam korzenie ojca to Śląsk, Byczyna, te strony, które z pewnością także były świadkiem bardzo ważnych dochodzeń do tego, aby ludność śląska także mogła się zapisać bardzo pozytywnie w historii swojego społeczeństwa. To z pewnością na terenie Wielkopolski w sposób zdecydowany powiększał i jeszcze sobą umacniał. Atmosfera rodziny przesiąknięta katolickimi treściami, a także wyraźnie narodowymi, polskimi, sprzyjała uformowaniu takiego młodego człowieka, który był bardzo wrażliwy na wysokie ideały, rozwijające patriotyzm, ale także, co chcę bardzo zdecydowanie podkreślić, czemu Dalbor dawał do końca swojego życia niezwykle wyraźne świadectwa, dawała mu dojrzałość chrześcijańskiego, katolickiego mieszkańca Wielkopolski. Ten etos Wielkopolan zaradnych, odnoszących się z niezwykłym szacunkiem do wszystkiego, co stanowi ich środowisko życia i pracy, co trzeba pomnażać, w czym trzeba się rozwijać, myślę, że jak najbardziej odpowiadają tej sylwetce, nad którą dzisiaj myśl naszą kierujemy. Te słowa, myślę, to każdy historyk przyzna, to nie tylko jakiś eufemizm, ale bardzo szeroko rozbudowana świadomość i myślę, że tej naszej, nawet chociażby tylko socjologicznego punktu widzenia, wizji społecznej Wielkopolski, jej mieszkańców, jest na pewno ugruntowaną i uzasadnioną oceną, opinią, a równocześnie
powiedzmy szczerze, oddaniem też hołdu dla tylu pokoleń, które wypracowały bardzo i pracowicie, ale także i bardzo dojrzale ten poziom, którym Wielkopolska mogła się szczycić i którym ubogacała, nie ma co ukrywać, także i resztę społeczeństwa jeszcze podzielonego zaborami i różnego rodzaju przygniecionego tymi wszystkimi kłopotami, które były. I tak na pewno te cechy przejął młody Edmund i wiemy, że kiedy tutaj ukończył gimnazjum, mając bardzo szeroką, dobrze ugruntowaną wiedzę, mając także i to, co wspomniał pan profesor Pietrzak, doskonałą znajomość języków klasycznych, wiemy, że to ich znajomość otwierała drzwi do dalszej nauki niemal bez problemu, ale także kiedy jeszcze przecież w szkolnych latach i pielęgnował język polski i zdobywał wiedzę z historii własnego narodu, także dbał o to, aby wejść w to, co stanowi obraz narodu i tego odpowiedzialnego społeczeństwa. Wybrał oczywiście tą drogę, którą nazywamy drogą kapłańską. Powołanie, które, przyznajmy szczerze, obok tej bardzo głębokiej treści religijnej, obok tego mechanizmu, który kieruje człowiekiem w poszukiwaniu coraz jakby bardziej subtelnych, wycyzelowanych ideałów, by móc w ich świetle rozwijać siebie, ale pomagać także i innym, to z pewnością było tym, co spowodowało, że dość jednoznacznie wybrał taką drogę. Zwłaszcza, że miał dobre wzory i to, że trzeba temu społeczeństwu poddanemu tylu naciskami ze strony wrogiego, zaborczego państwa, ze strony także i tej niekatolickiej opcji, jaką oficjalne państwo pruskie wyznawało, że warto się poświęcić, że warto życie swoje połączyć w tej służbie w najlepszym tego słowa znaczeniu. Trafił jednak oczywiście wnet na czas Kulturkampfu i akurat kiedy podejmował taką decyzję, wstępując do seminarium duchownego dla archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej, to jednak niestety tutaj w Wielkopolsce nie mógł rozpocząć, bo władze seminarium zamknięte i korzystając z umożliwionych także możliwości, rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne na Uniwersytecie w Westfalii, w monastyrze w Münster. I to na pewno dla młodego człowieka było niezwykle imponującym wejściem w szeroki świat. Rozglądnięcie się, że to jedno potężne, wielkie państwo, a równocześnie tyle różnego rodzaju możliwości rozwijania się, podglądania innych ludzi, innych sposobów gospodarowania, innych sposobów także realizowania najpiękniejszych swoich cech. Na szczęście bardzo szybko okres Kulturkampfu minął. Wiemy, że potem dość szybko podjęto pracę nad uporządkowaniem tej całej zburzonej przeszłości i seminarium w Poznaniu i Gnieźnie otwarto i mógł się już przenieść z powrotem do swojej własnej archidiecezji. Dużo byłoby mówić o tej drodze, którą gdzieś tam uszczknął, przyznając się, jak bardzo korzystał w czasach seminaryjnych z tego, aby wypracować w sobie osobę bardzo dojrzałą, osobę, która będzie przydatna społeczeństwu. I myślę, tak ja to widzę, może trzeba będzie pogłębić jeszcze to spojrzenie, ale akurat studia w seminarium, przygotowanie do kapłaństwa było dla Dalbora takim czasem ogromnie wytężonej pracy. Pracy nad wypracowaniem swojego charakteru, swojego także jasnego celu, jaki się chce osiągnąć. Idę nie po zdobywany zawód, idę dla służenia potem mojemu społeczeństwu. I wydawało się jemu, że jest to w sumie dość proste. Kochać Pana Jezusa, kochać wszystko to, co wiąże się z religijną treścią i kochać
ludzi, do których się jest posłany. Temu oczywiście był wierny, ale nie przypuszczał, że jednak życie społeczne i wszystkie pochodne temu, aż do polityki włącznie, że przyniosą mu tyle różnego rodzaju i trudności, i kłopotów, z których dzisiaj po latach możemy powiedzieć, że wybrnął w sposób niezwykle godny, niezwykle dostojny. Nie naruszył w niczym tej wielkości i urzędu, który pełnił, i równocześnie misji, którą wypełniał tą treścią religijną. I nie dziwmy się, że będąc tak postrzegany też przez władze seminaryjne, osobiście przez arcybiskupa Stablewskiego, który w Dalborze widział człowieka rokującego dobre nadzieje na przyszłość, że znalazł się w Rzymie, do którego skierował go arcybiskup, aby postudiował prawo kanoniczne na Uniwersytecie Gregoriańskim. Zamieszkał wtedy w Kolegium Polskim w Rzymie, oczywiście w warunkach bardzo, bardzo skromnych. Przypomnę tylko, to czasy, to dopiero ledwo tam 20-30 lat od zjednoczenia Włoch, od utraty przez papiestwo Rzymu i państwa kościelnego, atmosfera niezwykle wroga kościołowi wtedy, propaganda antypapieska, ale także i antyreligijna, antychrześcijańska robiła swoje. Studenci, zwłaszcza zagraniczni, nie do końca wszystko może rozumiejąc, co Włosi w sobie nosili, byli dosyć przerażeni. I tu trzeba też zrozumieć ten mechanizm, którego się nauczył Dalbor. Mimo bardzo pięknego programu, mimo bardzo takiego subtelnego rozumienia chrześcijaństwa, religii, ale także i pracy Kościoła, trzeba się nauczyć być w społeczeństwie takim, w jakie ono jest. My nie zmienimy, my nie wytworzymy społeczeństwa sztuczne, że będą, powiedzmy, wszyscy jednakowo klękali, jednakowo się żegnali, jednakowo przytakiwali wszystkim prawdom. Wręcz przeciwnie, to my musimy iść tak do społeczeństwa, aby go przekonać, aby go pociągnąć, aby pokazać, co jest wartością nieprzemijającą. Ten okres rzymskich studiów też na pewno nie należał do łatwych, bo uczyć się, i to w warunkach bardzo spartańskich, seminarium wtedy mieścił, Kolegium Polskie, w którym studiował, prowadzili to polscy ojcowie zmartwychwstańcy, mieściło się wprawdzie w pięknej dzielnicy Rzymu, bo niedaleko centrum w kierunku Piazza Barberini, na takiej małej uliczce Via dei Maroniti, ale mieszkanka bardzo skromne i rzeczywiście trzeba było niezwykle silnego ducha, żeby nie tylko chcieć chodzić po ulicach Rzymu, zwiedzać zabytki, ewentualnie dobrego espresso się napić, tylko trzeba było studiować, tym bardziej, że obowiązywały wszystkie przedmioty w języku łacińskim i trzeba było sobie całą wiedzę samodzielnie, to co oczywiście profesorowie wykładali, przyswoić i umieć ją potem wykorzystać. Te lata oczywiście Dalbor wspomina potem ogromnie tak serdecznie, że dały mu bardzo dużo z takiej dojrzałości do podejmowania zadań, które będą mu zlecone. I ponieważ wiek jeszcze był bardzo młody, wtedy jeszcze, dzisiaj zresztą też, tylko granica jest nieco podwyższona, wtedy obowiązywały bardzo twarde reguły, jak nie było ukończonego 24 roku życia, aż nie można było przyjąć święceń kapłańskich. I to dopiero stało się, kiedy kończył niemal studia na Uniwersytecie Gregoriańskim i kiedy 25 lutego 1893 roku w pięknej rzymskiej bazylice papieskiej świętego Jana na Lateranie przyjął święcenia kapłańskie. Wnet obronił doktorat i wrócił do kraju i do swojej archidiecezji. Można by oczywiście od razu tak nieco romantycznie spoglądać, jak bardzo ubogacony był, jak bardzo ubogacony został tymi wszystkimi swoimi doświadczeniami. Potem przychodzą wszystkie normalne losy każdego kapłana. Arcybiskup miał na niego bardzo taką wyczuloną uwagę i wiedział, że to będzie człowiek, który
kiedyś w życiu archidiecezji się przyda do tego, aby prowadzić coraz bardziej odpowiedzialne płaszczyzny. Więc na krótko, by miał najpierw wprawę w duszpasterstwie, mianował go wikariuszem przy kościele świętego Marcina w Poznaniu. Led potem, przenosząc go do katedry, a w wieku lat 27 Dalbor otrzymał nominację na kanclerza kurii w Poznaniu, po 3 latach przeniesiony do Gniezna, gdzie równocześnie był profesorem prawa kanonicznego oraz włączony został do grona kanoników tutejszej kolegiaty świętego Jerzego. A w 1901 roku, mając zaledwie 32 lata, został mianowany kanonikiem kapituły katedralnej w Poznaniu. Możemy sobie wyobrazić, jak bardzo inni dojrzalsi kanonicy i urzędnicy spoglądali na Dalbora nieco podejrzliwie, co też arcybiskup myśli o takim młodym swoim człowieku, którego tak szybko awansuje. I trzeba powiedzieć dzisiaj z perspektywy czasu, że arcybiskup Stableski miał wyjątkowo dobre przeczucia i wiedział, że nie pomyli się, powierzając Dalborowi takie ważne zadania. Po śmierci Stableskiego w 909 roku, Stableski zmarł w 906, ale w 909 roku Dalbor zostaje wikariuszem generalnym i oficjałem, a w 914 roku odznaczony godnością papieskiego prałata. I to jest wstęp jakby do tego, że ten człowiek, jeszcze mając dopiero jakby na rozpędzie swoje życie, spotyka się, jak całe jego pokolenie, z wojną. Bo 914 rok to pierwsza wojna światowa. To czas, kiedy, jak wszyscy dokładnie sobie możemy wyobrazić, gdzie wszystko to, co dotychczas się robiło, uległo zupełnemu zniszczeniu, zupełnej zmianie i trzeba było szukać nowych sposobów swojej obecności. Trzeba było także się umieć zdystansować wobec wielu spraw, nie dać się ponieść samym nastrojom i różnego rodzaju wewnętrznym takim reakcjom, bo z jednej strony chciałoby się wrogowi powiedzieć i uczynić, co o nim myślimy, z drugiej strony trzeba było patrzeć na dalszy rozwój sytuacji, co będziemy robili, kiedy może ta wojna oby jak najszybciej się już skończyła. Tak samo myślę, to wszyscy wiemy, że akurat okres I wojny światowej uruchomił równocześnie wśród wszystkich Polaków, i to nie tylko w Wielkopolsce, nie tylko w zaborze pruskim, ale także i w Galicji, i w Królestwie Kongresowym, uruchomił ogromne nadzieje, tęsknoty za niepodległością. Wiemy, że co najmniej od połowy wieku XIX ta chwila, że można będzie wykorzystać nawet wojnę, by jednak Polska na nowo mogła powstać, wskrzesić swoje istnienie i swoją posługę, to był motyw bardzo mocny, zwłaszcza dla tego pokolenia, które przeżyło różnego rodzaju te konflikty ze swoimi władzami zaborczymi, te wszystkie niekiedy kompleksy, jakie się miało z tego bycia dopiero społeczeństwem drugiej czy trzeciej kategorii. To wzrastało i to oczywiście pociągało. Jedni bardziej romantycznie, jak jeszcze w duchu starych powstań, że idziemy na barykady, ale inni, i wśród nich właśnie Dalbor, potrafił się nieco zdystansować. To znaczy, był bardzo mocno przekonany, że o niepodległość ojczyzny należy zabiegać, ale do tego trzeba iść z niezwykłą roztropnością i niezwykle, powiedzielibyśmy, konsekwentnie. Nie, że jednego dnia mamy nastroje cudowne, na drugi dzień przeżywamy wyjątkowe depresje i potem gubimy się. Dalbor wiedział i sam, jako Polak i jako obywatel państwa, które rozumie także siłę i prawa, i porządku, Dalbor w ten sposób potrafił się dobrze zachowywać. I to oczywiście naraziło go na niektóre ostrzejsze oceny, że właśnie jest daleki od zaangażowania się w patriotyczne ruchy, że jakby, czy to z obawy, czy to nie chcąc się narazić, nie potrafi się w to włączyć. I to z pewnością go bolało i to jest na pewno nie tylko jego sprawa, nawet i także i wielu księży w Wielkopolsce, którzy musieli
do tej sprawy niepodległości bardzo zdecydowanie się przymierzać, ale znowu podkreślam to, co zresztą Dalbor często będzie podkreślał, z taką ogromną roztropnością i z takim dobrym spoglądaniem na przyszłość. Ale wiemy równocześnie, że akurat w tym czasie trwania wojny angażował się przecież Dalbor bardzo wielu różnych akcjach opieki nad młodzieżą, popierania idei skautowej. Sam założył Towarzystwo Młodzieży Polskiej pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki w Poznaniu, głównie dla młodzieży rzemieślniczej. Nie można także mu odmówić niezwykle precyzyjnego, ale takiego, powiedziałbym, dyskretnego formowania i dla podnoszenia świadomości narodowej i społecznej swoich współmieszkańców i nawet do takiego przekraczania pewnych granic, by też brać odpowiedzialność w dziedzinie i społecznej, i politycznej w swoje ręce. I to wiemy, że z pewnością dało dobre owoce. Zwłaszcza, że musimy pamiętać akurat też ten czas wojny zupełnie przypadkowo jakby wpłynął na losy właśnie samego Dalbora. Po śmierci Stablewskiego, o czym już wspominałem, przez długie lata archidiecezje i gnieźnieńska, i poznańska nie miały swojego arcybiskupa. Rząd pruski zdecydowanie odmawiał jakiejkolwiek zgody swojej na kandydata Polaka. Stąd też bardzo długo tylko arcybiskup pomocniczy Edward Likowski, też już dzisiaj tutaj wspomniany, wypełniał urząd administratora. Ale kiedy wojna wybuchła, to już jest 8 lat od czasu, kiedy archidiecezje wakują, rząd pruski, chcąc sobie zjednać trochę Polaków, wyraził zgodę, że może jednak Polak być arcybiskupem poznańskim i zgodziły się zatwierdzić Edwarda Likowskiego. Wszystko było pięknie, tylko arcybiskup Likowski liczył już wtedy 78 lat i było wiadomo, że sił już tyle nie ma i nie starczy, by podjąć aktywną administrację. I wtedy zaczął się rozglądać za koadiutorem. Dla młodszych powiem tylko, bo dzisiaj to jest mniej stosowany. Koadiutor to taki biskup, który pomaga z nominacji papieskiej ordynariuszowi, gdy ten jest w jakimś stopniu przeszkodzony. Albo właśnie stary wiek, choroba, czy jakieś inne kłopoty, które mu uniemożliwiają samodzielną, bardzo szeroką pracę. Stąd rozglądał się właśnie Likowski w tym momencie za takim rozwiązaniem. I ciekawa rzecz, wśród kandydatów, których posłał do Rzymu, znalazł się właśnie Edmund Dalbor. I z pewnością zostałby tym koadiutorem, gdyby nie śmierć Likowskiego, która otwarła zupełnie nowy rozdział zarówno w życiu archidiecezji poznańskiej i gnieźnieńskiej, jak i w życiu samego Dalbora. Bo uwzględniając wojenne zamieszania, bardzo szybko przeprowadzono, że nie będzie nowego koadiutora, tylko od razu będzie Dalbor arcybiskupem gnieźnieńskim i poznańskim. Oczywiście to jest wszystko dosyć skomplikowane, jeśli chodzi o te zwykłe procedury, ale niech nam tu wystarczy tylko ten bardzo ważny moment, że Dalbor został wyniesiony nagle na najwyższe stanowisko kościelne w Wielkopolsce, z czym, do czego jeszcze tam nawiążę, wiązała się także ta niezwykła reprezentacja i polskości, sięgając do historii, jak i także tej kościelnej godności, która jest związana z archidiecezją gnieźnieńską, czyli z prymasostwem polskim. Wprawdzie Dalbor miał pewne zastrzeżenia, bał się troszeczkę. To natura takiego trochę samotnika, takiego człowieka ciągle spoglądającego na siebie, czy da radę, czy wypełni dobrze to wszystko. Nawet zdrowotnie były pewne już wtedy kłopoty i nawet to przed nuncjuszem wyrażał. Wiemy, nawet są w tym całym, tej całej procedurze nominacyjnej uwagi, że owszem, jest bardzo przystojnym, bardzo takim dobrze wychowanym. Są pewne kłopoty zdrowotne, ale na pewno nie takie, żeby mu nie umożliwiły dalszej posługi. W końcu zgodził się i uroczysta konsekracja biskupia
miała miejsce w katedrze poznańskiej 21 września 1915 roku, czego dokonał tego aktu liturgicznego arcybiskup Kolonii w zachodnich Niemczech kardynał Felix von Hartmann. I tutaj oczywiście byłby teraz nieprawdopodobnie szeroki rozdział, by przyglądnąć się, ponieważ dokumentacja jest dobra, nad pracą, w jaką włączył się w czasie jeszcze wojny arcybiskup Dalbor. Młody, po którym oczekiwano bardzo wiele i to takich zdecydowanych kroków, który by także był kimś w rodzaju takiego trybuna ludowego, zmierzającego do niepodległości, do odrodzenia Polski. I wtedy trzeba też przyznać, że Dalbor przede wszystkim poszedł w kierunku z jednej strony porządkowania archidiecezji, administracji, to jest połączone ze zmianami personalnymi, z różnymi nominacjami, ale równocześnie to, co bardzo dużo zyskało mu szacunku i takiego, powiedziałbym, sympatii, że pomagał ofiarom wojny. Dlatego ta posługa charytatywna na własnym terenie, a także i na tym szerszym terenie wiązała się z decyzjami arcybiskupa Dalbora. W 1915 zaraz nawet założył Komitet Niesienia Pomocy w Królestwie Polskim, a w 1917 utworzył Związek Towarzystw Dobroczynnych Caritas. To mówię dlatego, że wychodzą tutaj te cechy Dalbora, które pokazują go jako niezwykle dojrzałego człowieka i Kościoła, ale i swojego narodu, swojego społeczeństwa. Dlatego też tym bardziej trzeba z szacunkiem spojrzeć i głowę pochylić w tym szacunku naszym dla jego spokojnego i roztropnego dążenia na dalszą dobrą przyszłość, czyli na aktywność niepodległościową. I to przecież bardzo mocno stanęło także w programie nauczania. Sam Dalbor zdawał sobie sprawę, że nie jest tylko osobą prywatną, jest reprezentantem Kościoła, zbiera w sobie całe dziedzictwo tych dziejów narodowych, że jest świadom ogromnego takiego rozziewu pomiędzy różnymi postawami, nawet i tych wszystkich politycznych gremiów, które może i dobre cele miały, ale nie uwzględniały tej całości problemów, jakie się wiążą z dążeniem do niepodległości. Dlatego też wiedząc o tym, to zostawiam to inni historycy, niech szerzej to omówią, że przecież wiedział, że nie wszystkie inicjatywy, nawet bardzo dobre i bardzo nośne z punktu widzenia propagandowego, jednak nie licowały z godnością, aby włączyć się w to wszystko. I wiemy, że na tym tle przeżywał dość ciężko, bardzo wiele potem pomówień i jakichś takich uszczypliwych słów, które no niestety do niego docierały. A on był jednak bardzo zdecydowany. Tu trzeba przyznać taki list pasterski jego w 1916 roku, równo 100 lat temu, czyli z okazji 950. rocznicy Chrztu Polski. To wspaniała okazja. Kto miałby możliwość przeczytania sobie tego listu, oczywiście w konwencji literackiej, takiej bardzo patetycznej, to by sobie dobrze uświadomił, jak Dalbor rozumiał ciągłość dziejów, zwłaszcza dziejów narodu związanego z Kościołem, gdzie tym mottem tego listu jest: od tego faktu, od chrztu Mieszka, zaczyna się historia Kościoła i narodu polskiego. Powiedziane to 100 lat temu brzmiało zupełnie inaczej. My dzisiaj też to akcentujemy, szykując się do 1050. rocznicy. Ale wtedy mówić, kiedy Polski nie było jeszcze, kiedy jeszcze zaborcy byli faktycznymi panami rozdartego narodu i państwa, powiedzieć, że tam wtedy z Mieszkiem I zaczęła się historia Kościoła i narodu naszego, to był dowód ogromnej dojrzałości. W następnym roku, 1917, stanął na czele komitetu przygotowującego obchody stulecia zgonu Tadeusza Kościuszki. W tymże roku odprawił mszę świętą w Winnej Górze przy grobie generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Myślę, że młodemu pokoleniu to są postaci znane, czy Kościuszko, czy Jan Henryk
Dąbrowski. Wiadomą też było rzeczą, że trzeba było naciągać uszu, co słychać na frontach wojennych, i od 1917 roku ta scena zaczyna przybierać zupełnie inny kształt i także rodzą się nowe obozy polityczne. Zwłaszcza przejdziemy już tylko bardzo króciuteńko, że listopad, grudzień 1918 nie dawał wiele okazji do spokojnego snu. To były chwile, dni, a nawet można powiedzieć godziny, gdzie wszystko się zmieniało. Wiadomo było, że ta wojna chyli się ku końcowi. Wiadomo było już wtedy, że przecież rewolucja bolszewicka w Rosji zmiotła carat. Zbliża się już rewolucja w Niemczech, która obali cesarstwo Hohenzollernów. Wiedeń szykował się już do zmiecenia Habsburgów. To jest wszystko bardzo ważnym etapem tych zmian, w których znowu sprawa polska wyjdzie na, powiedzmy sobie, powierzchnię ówczesnej europejskiej sceny. I tutaj w tym tle możemy zrozumieć, czym były wydarzenia 11 listopada 1918 roku, przybycie Józefa Piłsudskiego i wszystkie kolejne dalsze rzeczy. I trzeba przyznać, że już 3 dni później, czyli 14 listopada, prymas Dalbor wydał odezwę nawołującą do uznania nowych władz, ale też, gdzie miał odwagę, przestrzegać przed postawami zachęcającymi do gwałtów i szerzenia nienawiści. A jak wiemy, trudno o to nie było, żeby zachęcać do nienawiści. Stąd też przede wszystkim do duchowieństwa apelował, by wszystkie siły poświęcało Kościołowi, ale ojczyźnie, która ma szansę stać się na nowo podmiotem na mapie Europy. Wspierał swymi zachętami do dalszych wysiłków niepodległościowych. Dnia 3 grudnia 1918 w Farze Poznańskiej celebrował uroczystą mszę świętą na rozpoczęcie Polskiego Sejmu Dzielnicowego i, co ciekawe, witany niezwykle podniośle i owacyjnie jako prymas odradzającej się Polski. A 2 dni później, kiedy tenże Sejm Dzielnicowy dokonał już wyboru Naczelnej Rady Ludowej, wieczorem w swojej rezydencji przyjął nowo wybranych jej członków. Dnia 26 grudnia, to jest wszystko te 2 miesiące 1918 roku, uczestniczył w powitaniu w Poznaniu Ignacego Paderewskiego, który, jak wiemy, był nie tylko wspaniałym pianistą, ale przecież odegrał bardzo znaczącą rolę w początkowych krokach młodej, odrodzonej ojczyzny. I wiemy, że to dało mu także asumpt, aby w czasie powstania wielkopolskiego mediować między przeciwstawnymi stronami, by nie dochodziło do rozlewu krwi, a nawet, i znowu powiedzmy to, wymagało to ogromnej odwagi, gdy brał w obronę ludność niemiecką przed aktami zemsty i odwetu. Miał też zrozumienie dla wysiłków podejmowanych przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Mówię o tym, proszę państwa, żeby to sobie pogłębić i zobaczyć młodego w sumie jeszcze na tamte warunki prymasa Polski, człowieka, który zaczął w zupełnie innych warunkach i teraz przychodzi mu stanąć na czele Kościoła w państwie, które zaczyna się dopiero odbudowywać. Dalbor wykazywał to zainteresowanie i popierał wszystkie sprawy narodowe. Już następnego roku, 28 stycznia 1919, celebrował mszę w katedrze poznańskiej w stulecie zgonu Jana Kilińskiego. Wiemy wszyscy o tym znanym szewcu warszawskim z 1794 roku. 10 lutego tegoż roku poświęcił gmach Sejmu Polskiego w Warszawie. 3 maja celebrował mszę polową przed Wielką Paradą Wojskową w Poznaniu na Ławicy. 7 maja odprawił mszę na otwarcie Uniwersytetu Poznańskiego. Powiedzmy znowu, że jest to wszystko ten materiał i ten ładunek niezwykłego zainteresowania, które Dalbor wykazywał dla sprawy narodowej i dla sprawy państwa, które przede wszystkim egzamin musiało zdać w sierpniu 1920 roku w znanej agresji sowieckiej i z okresu Bitwy Warszawskiej 15 sierpnia 1920 roku. To, myślę, jest to tło polityczne, które oczywiście wcale nie będzie słabsze, tylko będzie się jeszcze rozwijała. Natomiast
powiedzmy szczerze, bardziej jeszcze Dalbora podziwiamy i myślę nie tylko historycy Kościoła, ale także historycy Polski w ogóle, zajmujący się wszelkimi zagadnieniami z naszej przeszłości, zrozumieją, czym był ten czas także dla Kościoła i z czym trzeba było się mocno uporać. Tym na pewno jest, i myślę, to na pewno tutaj już nie jeden raz zabrzmiało bardzo wyraźnie, to jest kwestia prymasostwa. Dla nas dzisiaj to jest rzecz zupełnie jakby zrozumiała. Było prymasostwo, prymasi mieli bardzo wielkie uprawnienia, to byli ludzie, którzy samą swoją osobą i urzędem, który pełnili, stanowią oparcie i równocześnie jakąś gwarancję i jedności państwa polskiego, a także i wszystkich tych, powiedzmy sobie, zadań, jakie państwo i społeczeństwo powinno sobą realizować. Przypomnę tylko, oczywiście myślę, uczniowie są dobrze wyedukowani, tylko przypomnę, że prymasostwo polskie pojawiło się już w wieku XV. Nie jest to żaden stopień w hierarchii kościelnej. Kościół powszechny nie zna takiego stopnia, który by łączył w sobie pewne uprawnienia. Jeżeli było prymasostwo, także to dawne, historyczne, jak arcybiskupi Toledo w Hiszpanii, czy arcybiskupi Salzburga w Rzeszy Niemieckiej, czy arcybiskupi Reims we Francji, to byłyby czysto honorowe. Albo stolica ta była czymś dostojnym, były tam koronacje królewskie, były tam jakieś ważne wydarzenia. Polska natomiast miała prymasostwo, oczywiście związane z metropolią do początku wieku, do przełomu wieku XIV i XV, jedyna metropolia w Polsce. Dopiero jak przybyła metropolia lwowska, pojawiły się pewne trudności i trzeba było zabiegać, kto jednak jest ważniejszy, czy metropolita gnieźnieński, czy lwowski. To prymasostwo obrosło potem w niezwykłe, bardzo zdecydowane także uprawnienia natury prawnej, kanonicznej, chociażby fakt, że na forum kościelnym prymasi zwoływali synody i nie tylko prowincji swojej, ale także i było to obowiązujące dla metropolii lwowskiej. Byli trzecią instancją sądową dla różnych spraw na forum, powiedzmy sobie, właśnie tym sądowym, kanonicznym. Mieli prawo wizytowania, no i przede wszystkim byli obrazem tego, co na gruncie państwowym wyrosło. I to wszyscy żeśmy bardzo dobrze rozumieli. I wiemy, że ostatnim prymasem w związku z zakończeniem to był Michał Poniatowski, brat króla Stanisława Augusta. Kiedy po jego śmierci następny został mianowany Ignacy Krasicki, znany poeta, także przy okazji przedtem biskup warmiński, w 1795 władze pruskie od początku zdecydowanie nie może używać tytułu prymasa Polski. Było więc jasną rzeczą, jaki ważny to był motyw prymasostwo z punktu widzenia nawet interesów zaborców, którzy sobie tego nie życzyli, wyczuwając, że jest to pewien jakiś niedobry wzór. Powiem tylko, że także i Stolica Apostolska nie bardzo przyglądała się prymasom z zachwytem. Wiedzieli, że arcybiskupi gnieźnieńscy jako prymasi sobie przypisywali bardzo wiele różnego rodzaju prerogatyw, czyli tych takich uprawnień, które stały w pewnym nawet konflikcie z prawem państwowym, powszechnym Stolicy Apostolskiej. Przede wszystkim te kompetencje nuncjuszy, którzy od połowy wieku XVI przybywali i oni byli obrazem tej najwyższej instancji. Tymczasem prymasi żądali tego dla siebie. To tylko tak mówię, żeby nie mieć obrazu takiego, powiedzmy, słodkiego, ładnego, jak to pięknie prymasi sobie rządzili i wszystko było bardzo pomyślne i pozytywne. Nie, ten urząd wymagał niezwykłego talentu, by umiejętnie przechodzić. Władze zaborcze oczywiście wiedziały, że trzeba także i Polaków podzielić i troszkę od siebie oddzielić. Oczywiście, zwłaszcza po Kongresie Wiedeńskim 1815, już nikt chyba nawet nadziei nie miał, że Polska będzie na nowo wskrzeszona. Stąd władcy starali się w
każdym z tych trzech zaborów, Austria, Rosja, także i Prusy, by w miarę to wszystko likwidować i swoje stwarzać. I tak na przykład pojawił się urząd prymasa Królestwa Kongresowego. Car Aleksander nadał arcybiskupom warszawskim, także i cesarz austriacki nadał arcybiskupom lwowskim obrządku łacińskiego. One krótko tylko trwały, ponieważ potem te narodowe powstania wszystko zmiotły. I teraz proszę sobie wyobrazić, jest rok 1918, Polska zjednoczona i teraz automatycznie w kościele polskim także odżyją te kwestie sprzed rozbiorów, sprzed 1795. I arcybiskup Dalbor był obrazem i reprezentantem tej samej postawy, jaka istniała przedtem. Arcybiskup Gnieźnieński jest prymasem Polski i on w zjednoczonej Polsce, to znaczy w tej sfastrygowanej z trzech zaborów, stanął jako prymas Polski. Oczywiście gdzieś tam echo było i tego, że arcybiskup warszawski jest tym prymasem Królestwa Polskiego. Akurat arcybiskupi lwowscy, ponieważ cesarz odebrał im to już w roku 1846, przeniósł to na arcybiskupów unickich, ale to już nie miało większego znaczenia. Natomiast rywalizacja między Warszawą i Gnieznem. Możemy sobie wyobrazić, że to są oczywiście kwestie, które by interesowały tylko i wyłącznie kanonistów, prawników, ale jednak to także było i dla społeczeństwa czymś bardzo ważnym. To, co wspomniałem, jak zaraz w parę tygodni po ogłoszeniu niepodległości akurat arcybiskupa Gnieźnieńskiego wita się jako prymasa już. Sprawa jest skomplikowana, pan profesor Pietrzak może to potwierdzić, że uczeni do dnia dzisiejszego ciągle się jeszcze spierają i ciągle modlą się do Ducha Świętego, by jakieś nowe dokumenty można było znaleźć, by wyjaśnić tę skomplikowaną sprawę. Powiem tylko tyle, że to musiało kosztować Dalbora nieprawdopodobnie dużo zdrowia, nerwów i cierpliwości. Ponieważ do tego urzędu może sam arcybiskup warszawski, Kakowski, by nie pretendował, ale bardzo mocno do tego, w tym kierunku go kierował nuncjusz wtedy w Polsce, Achille Ratti, który potem został papieżem Piusem XI. Na pewno Ratti nie miał złej woli, ale tworzyły się pewne określone układy. Ponieważ jest nowe państwo, z dawnym dziedzictwem trzeba gdzieś tam się umiejętnie rozliczyć. Nie ma co wskrzeszać tylko sztucznie to, co było tam wcześniej. W dodatku Warszawa jest stolicą państwa. Więc aż się prosiło, by arcybiskup łaciński, czyli rzymskokatolicki, stolicy państwa, był wyposażony w te, powiedzmy sobie, uprawnienia. I to powodowało, że Ratti kierował wszystkie swoje ambicje, ale także i sympatie w stronę Kakowskiego. Dalborowi może, powiedzmy sobie, oczywiście było przykro. Mało tego, Dalbor wyczuwał, że zaczynają się różnego rodzaju nowe nurty, nowe prądy. Wspomnę tylko, że jest to czas, kiedy przecież historia Kościoła już znowu posunęła się. W 1917 roku ogłoszono nowy kodeks prawa kanonicznego, gdzie o prymasach słowa już nie ma. To jest jakiś historyczny urząd, którego nie ma co znowu jakoś ożywiać i respektować. W dodatku Dalbor, trudno dzisiaj powiedzieć, czy to był jakiś błąd, czy to była bardzo świadomie podjęta decyzja. Na konferencję Episkopatu Polski Dalbor nie zapraszał nuncjusza, uważając, że jest to przedstawiciel papieski, któremu się tylko przedstawi uwagi te, które na konferencji będą podjęte. Tym bardziej, że tak postępował Episkopat Niemiec na swojej konferencji w Fuldzie, tak postępował episkopat Austrii, gromadzący się najczęściej w Wiedniu, czyli to nie było nic nowego, ale Ratti tutaj czuł się urażony i to, że go Dalbor nie zapraszał, to miało swoje, zdaje się, potem dalsze takie zwykłe ludzkie resentymenty, a kiedy jeszcze po już pierwszych krokach jednoczących Kościół w Polsce, żeby z tych trzech zaborów stworzyć znowu jedność,
Nun, Dalbor zwyczajem dawnych prymasów otwarł w Warszawie kancelarię prymasowską, która miała realizować wszystkie te zadania, jakie płyną z prerogatyw, z uprawnień prymasa Polski. To się spotkało z wyjątkowo ostrym, jakimś takim nieprzyjemnym odbiorem ze strony Rattiego. Także kardynał Kakowski też nie był z tym ucieszony. No i musiał niestety Dalbor tę kancelarię zamknąć. W międzyczasie Ratti także, to też tak opowiem, miał taką myśl, żeby jakby sprawę troszeczkę jakby wygładzić, czy jednak uporządkować, uznał, że bardzo dużą rolę odegrałaby nominacja kardynalska. Wszyscy wiemy, kardynałowie to ważna godność w Kościele. Przede wszystkim to jest kwestia możliwości brania udziału w konklawę, ale także i w różnego rodzaju pracach, jakie Stolica Apostolska zleca lokalnym episkopatom. I oczywiście Ratti bardzo zdecydowanie popierał kandydaturę Kakowskiego, czyli arcybiskupa warszawskiego. W tej sytuacji oczywiście byłoby wiadomą rzeczą, że pierwszeństwo, niezależnie czy jest prymasem, czy nie, ale miałby kardynał, co wzmocniłoby jego pozycję. Ale proszę sobie wyobrazić, że była taka presja różnych środowisk i to ludzi świeckich, od polityków zaczynając, którzy mówili, jeżeli będzie arcybiskup warszawski kardynałem, to tym bardziej trzeba to dać także i arcybiskupowi gnieźnieńskiemu, prymasowi Polski. Ratti, jak widać z korespondencji zachowanej, nie był ucieszony tymi naciskami, ale w końcu znowu, to jest dosyć skomplikowana rzecz, ale papież Benedykt XV jednak tutaj stanął na wysokości zadania i jak pamiętamy, jak Salomon kiedyś przed wiekami bardzo roztropnie postąpił, także i ten papież bardzo roztropnie wybrnął. Obu mianował kardynałami jednego dnia i sprawa znowu, powiedzmy, stanęła jakby w pewnym miejscu nie do końca satysfakcjonującym nuncjusza Rattiego. To tylko mówię, proszę Państwa, z tego względu, żeby zobaczyć, jak przed Dalborem stały te wyzwania, które chciał, żeby Kościół w Polsce, w tej zjednoczonej nowej Polsce, no bo tak by ją trzeba nazwać, żeby jednak znalazł takie granice i takie możliwości pracy, które by zapewniły i stabilizację, ale także i wszelkie możliwe dalsze perspektywy rozwoju. Tym bardziej, że wiedział, że Polskę, a zwłaszcza także i Kościół w Polsce czeka ogromnie dużo pracy. Tym były, tak najkrócej powiem, ustalenie jednolitego prawodawstwa. Bo było wiadomo, w Krakowie, w Przemyślu jeszcze trwały ustalenia cesarzy austriackich. W Warszawie, w Sejnach, w Siedlcach jeszcze trwało carskie ustawodawstwo w stosunku do Kościoła. No i wiadomą było rzeczą, w Wielkopolsce, nie mówiąc o Pomorzu, obowiązywało prawo pruskie. Jak z tego zrobić jednolite teraz ustawodawstwo, które będzie się w całości kierowało tymi? Tym bardziej, że pamiętajmy, to nie są tylko kwestie czysto liturgiczne, religijne, żeby pieśni, żeby nabożeństwo ustalać. Z tym także były powiązane bardzo trudne kwestie, mianowicie ujednolicenie jakichś sieci, diecezji, które były przecież granicami rozbiorowymi podzielone. To jest kwestia przecież utrzymania materialnego Kościoła. W każdym z tych zaborów było inne ustawodawstwo. Czy Kościół może mieć ziemię, lasy, jak się będzie utrzymywał, jak będą płaceni katecheci, jak będą i tak dalej, i tak dalej. Do tego dochodzi przecież ogromnie skomplikowana cała materia chociażby prawa małżeńskiego, która rozpalała aż do czerwoności ówczesne wszystkie elity. Jeżeli sobie to uświadomimy, proszę Państwa, to wiemy, ile przed Kościołem stało bardzo takich dalekosiężnych. To nie jest problem tylko jednej ustawy, jednego podpisu. To jest kwestia wypracowania całego porządku. I tutaj Dalbor miał jasny ogląd. Nie będzie to możliwe do zrealizowania, jak nie będziemy się rozumieli.
Jak nie będzie jednak jednolitego kierownictwa, jednolitego jakiegoś punktu patrzenia i stopniowego realizowania. To się działo potem na gruncie przygotowywania konkordatu, który się rodził w ogromnych bólach, który co do niektórych zapisów było bardzo wiele rozbieżnych stanowisk. I to trzeba było jakby dosyć ciekawie, dosyć spokojnie w sobie łączyć. I myślę, że to na pewno obok, powiedzmy sobie, tego wszystkiego, co Dalbora czekało od strony, powiedzmy, zwykłego zarządzania archidiecezją gnieźnieńską i poznańską, co także było problemem tym na co dzień, do tego dochodziły właśnie te kwestie prymacjalne i odpowiedzialności za Kościół w Polsce. To jest, myślę, bardzo daleko idąca jeszcze sprawa, żeby jakoś spoglądać, tym bardziej, bo z zapisków, z dokumentów wygląda na to, że Dalbor absolutnie nie dał się sprowokować do jakichś nerwowych działań, do jakiegoś nerwowego, powiedzmy sobie, reagowania na wiele trudności, ale to był człowiek, który wiedział, że tylko małymi krokami, ale konsekwentnie trzeba dążyć do tego wszystkiego. I myślę, że to nastawienie na tę odpowiedzialność za Kościół, to podsumowuje jego ostatni list pasterski, przygotowywany z wielkim trudem, który miał być odczytany w kościołach archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej 14 lutego. Wiemy, że zmarł 13 i nie zdążył tego listu ukończyć. Okazją do tego listu ostatniego było ustanowienie przez papieża Piusa XI specjalnego święta Chrystusa Króla. I tu jest bardzo ciekawe to, co pozostawił, co potem zszyto jakby w jedność. Trzeba przyznać, to jest przejmujące, to jest niezwykle, jak ten człowiek śmiertelnie chory, bo już od września poprzedniego roku już właściwie nie wychodził ze swojego mieszkania w Poznaniu, jak ten człowiek patrzał na odpowiedzialnie na problemy swojego kościoła i to nie tylko diecezjalnego, gnieźnieńskiego, poznańskiego, ale całego polskiego kościoła. I on z perspektywy tych pierwszych 7 lat odrodzonej polskiej państwowości dość już patrzył dojrzale na zagrażające duchowi narodu wady. Pamiętajmy, to jest 90 lat temu. Laicyzacja, niezgoda, nienawiść, samolubstwo narodowe, godzenie w rodzinę. Właściwy list potem rozwinął w takie naprawdę przejmujące wołanie o podjęcie walki z tymi słabościami. Cytuję. Jakież lekarstwo na tę chorobę? Jak się uchronić przed tą zarazą duchową czasów dzisiejszych, która przez spustoszenie w duszach ludzkich sprowadza ruinę nawet do naszych państwowych i ekonomicznych stosunków? Szerzmy znajomość królewskiej godności naszego boskiego Zbawiciela. Niech panuje Jezus Chrystus między nami. Niech berło Jego pojawia się w całym naszym życiu. Nie może do nas mieć przystępu błędne mniemanie, jakoby człowiek kiedykolwiek i gdziekolwiek nie był pod władzą Chrystusa. Nie może się człowiek rozdzielać i prywatnie czcić Chrystusa, a w życiu publicznym służyć księciu tego świata. Z tego bowiem błędnego pojęcia wynika cały ów błędny rozdźwięk między życiem prywatnym a publicznym. Rozdźwięk ten zniknie, jeżeli człowiek każdy zrozumie i w czyn obróci te prawdy, że stoi pod władzą Chrystusa Króla, tak sam jak i w rodzinie, jak i członek społeczeństwa, jak i obywatel państwa. Święto Jezusa Chrystusa Króla ma być płomiennym protestem przeciw zamykaniu Jezusa w ciasnych ścianach prywatnego mieszkania. Ma torować mu drogę do szkół, sądów, urzędów, do ciał samorządowych i ustawodawczych. I już potem tylko z drobnych słówek jeszcze podsumował jakby. Niech imię Chrystusa łagodzi wśród was spory. Niech uświęca wasze dusze, podnosi rodziny, wspomaga państwo. Niech to imię sprawi, iżby ustawodawstwo tworzące się w państwie naszym, iżby układ stosunków społecznych miał jako kamień węgielny boską naukę naszego Jezusa Chrystusa. Trzeba przyznać, że ten sam list można by dzisiaj z powodzeniem odczytać i nikt by nie poznał, że to pisał
bardzo daleko patrzący prymas sprzed 90 lat. Przyznajmy, prymas elegancko się zawsze prezentował. Był smukłej postawy, o wykwintnych manierach. Kiedy bywał w Rzymie, zwłaszcza jako kardynał, kiedy odwiedzał swój kościół tytularny, a miał piękny kościół, też tylko wspomnę, każdy kardynał w Rzymie przez papieża ma kościół, ponieważ uważa się, że kardynałowie to jest duchowieństwo papieża rzymskiego, więc każdy kardynał otrzymuje tytularny kościół. Kardynał Dalbor miał piękny kościół San Giovanni a Porta Latina, to jest w kierunku, jak się wyjeżdża na południe, do bazyliki świętego Sebastiana, do katakumb. Stara bazylika, niewielki kościół, ale bardzo stary, fundamenty z IV wieku, więc byli zawsze niezwykle ujęci tymi manierami człowieka, kościoła, który, jeszcze raz podkreślam, nie tylko dbał o siebie, żeby zabłysnąć, tylko wiedział, że taki urząd, jaki on wypełnia, wymaga też i bardzo godnego swojego zachowania. Był świadomy swojego słabego zdrowia, chorował na zwapnienie naczyń układu krążenia. Już od 22 roku 1900 nieczęsto już się pojawiał publicznie. Zmarł w rezydencji, pochowany w katedrze gnieźnieńskiej. Miał zaledwie 56 lat życia i 3 miesiące, ale pozostawił dziedzictwo bardzo znaczące i prawdę mówiąc jego następca August Chlont miał ze wszechmiar ułatwione zadanie w dalszym prowadzeniu Kościoła. Bardzo dziękuję za cierpliwość i wysłuchanie. Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu biskupowi za pogłębienie naszej wiedzy na temat naszego ostrowianina, prymasa Dalbora. Proszę Państwa, pozwólcie, że w imieniu nas wszystkich złożę serdeczne podziękowanie panu profesorowi Jerzemu Pietrzakowi, bo to on był inicjatorem tego dzisiejszego spotkania, tego pięknego upamiętnienia tej ważnej dla nas rocznicy. Szanowny panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję. A teraz, no właśnie, wszyscy już powstali, to wiedzą, że to jest hymn wielkopolski. Zaśpiewajmy. Nie rzucim ziemi skąd nasz ród, nie damy pogrzeć głowy. Polski my naród, polski lud, królewski szczep piasto. By nas gnębił wróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Dziękuję. Do krwi ostatniej kropli zżył, bronić będziemy ducha, nie w proch i pył, krzyżacka zawierucha, więc nam będzie każdy próg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż. Ograniczyliśmy do pierwszej zwrotki, żeby ktoś nam nie zarzucił, że w drugiej występujemy przeciwko naszemu sąsiadowi zachodniemu. Poprawność polityczna obowiązuje.